Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, nad projektem budżetu państwa na 2012 rok dyskutujemy już kilka godzin i refleksja, która się nasuwa po wysłuchaniu tej dyskusji, jest taka oto, że właściwie powielamy te same argumenty, o których mówiliśmy rok temu, o których mówiliśmy 3 lata temu, o których mówiliśmy 5 lat temu. Te dyskusje nad budżetami właściwie są takie same albo bardzo podobne. Oczywiście koalicja chwali ten budżet, opozycja ten budżet gani i to jest właściwie normalne i pewnie tak powinno być i tak będzie w przyszłości. W końcu ekonomia czy makroekonomia to nie jest fizyka, tu się nie da wszystkiego zważyć, zmierzyć precyzyjnie. W związku z tym nasze opinie na temat wskaźników makroekonomicznych, na temat zapisów związanych z dochodami czy wydatkami państwa mogą być różne. Ale niestety często w krytyce nad tym budżetem chyba posuwamy się zbyt daleko. Pan przewodniczący Rosati na początku zachęcał do dyskusji merytorycznej, ale pewnie sam do końca nie wierzył, że to w ogóle jest możliwe. No, tych argumentów, które na niektóre przynajmniej tematy wysłuchujemy, no nie powinno tutaj być, nie powinno one z tej trybuny padać. No, nie może być sytuacja taka, że z jednej strony jesteśmy ganieni za to, że są stosunkowo wysokie dochody, że są zbyt małe wydatki, że na wiele zadań powinniśmy przeznaczyć większe kwoty, a mało tego jeszcze jesteśmy ganieni za to, że jest wysoki deficyt budżetowy, że dług publiczny rośnie. No, tego wszystkiego się akurat w taki sposób ułożyć nie da. I w moim przekonaniu jednym z takich atutów tego budżetu jest to, że rząd umiał znaleźć złoty środek. Złoty środek właśnie między dochodami, wydatkami, no i oczywiście między deficytem. I to jest bardzo ważne. Wiele głosów krytyki z tej trybuny dzisiaj padało w związku z podnoszeniem podatków. Jeden z mówców dzisiaj powiedział nawet, że gdyby nie palacze tytoniu, to tego budżetu w ogóle nie udałoby się zrealizować. No to jest kolejny jakiś argument demagogiczny. Rzeczywiście podatek akcyzowy w roku 2013 ma wzrosnąć. Ma wzrosnąć o około 5% w stosunku do roku bieżącego, do roku 2012. Ale głównie dzieje się tak, że to przepisy unijne od nas, na nas wymagają takich decyzji. My już właściwie w roku 2014 powinniśmy płacić dużo wyższy podatek akcyzowy od papierosów, od tytoniu, ale rząd uzyskał tutaj prolongatę wdrożenia niektórych przepisów i właściwie ten stosunkowo wysoki podatek akcyzowy przyjdzie nam płacić od 1 stycznia 2018 roku. Ale my podnosząc dzisiaj ten podatek chcemy stopniowo doprowadzić do tego, żebyśmy w roku 2018 płacili już ten wyższy podatek i chyba to jest racjonalne działanie. Zresztą gdybym miał swoją własną opinię na ten temat wypowiedzieć, to uważam, że podatek akcyzowy mógłby tak bardzo rosnąć, że w ogóle byśmy przestali palić papierosy, palić tytoń. Myślę, że dla budżetu to byłoby korzystniejsze. Tu padały argumenty, że to jest taki ważny element budżetu państwa. Ale ja się obawiam, że my dużo więcej pieniędzy wydajemy na ochronę zdrowia związaną z paleniem tytoniu i to jest nasz zasadniczy problem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, o dwóch rzeczach krótko chciałbym powiedzieć. W projekcie budżetu państwa na 2013 rok zawarte są niewątpliwie elementy prorozwojowe. Jednym z takich elementów prorozwojowych są wydatki na szkolnictwo wyższe, a właściwie chciałbym powiedzieć tylko o jednym elemencie tych wydatków, mianowicie o wydatkach majątkowych. Pomijam już fakt, że w 2013 roku rosną pensje pracowników naszych wyższych szkół. I tutaj chciałbym przywołać jako przykład dwa programy wieloletnie zapisane w projekcie budżetu. Są to projekty realizacji wielkich inwestycji na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim w tym roku na inwestycje wydamy 100 milionów złotych. To jest olbrzymia kwota i dzięki temu niewątpliwie ten uniwersytet może się dobrze rozwijać. Podobnie jeśli chodzi o Uniwersytet Poznański, tutaj na inwestycje w roku 2013 przeznaczymy kwotę ponad 39,5 miliona złotych. Myślę, że część z Państwa była na jednym i na drugim kampusie i wszyscy widzieli, w jaki sposób wspaniale wydawane są w tych miejscach pieniądze. To są niewątpliwie wydatki prorozwojowe. Ale te dwa przykłady podaję również dlatego, ponieważ dzisiaj również z tej trybuny padały zarzuty, że rząd słabo planuje, że często się w swoich prognozach dalece mija z tym, co się potem wydarzy. Akurat w tych dwóch przypadkach jest zupełnie inaczej. Gdybyśmy spojrzeli do prognoz budżetowych w latach poprzednich, chociażby w roku minionym, gdybyśmy zajrzeli do budżetu, to właśnie w prognozach wydatków na rok 2013 są zapisane dokładnie takie kwoty, o jakich dzisiaj mówimy. To akurat świadczy o precyzji w planowaniu. I o jeszcze jednej rzeczy chciałbym dzisiaj kilka zdań powiedzieć, a mianowicie o projektach budżetu planowanych przez instytucje centralne, na których nie ma wpływ rząd, na których nie ma wpływ Ministerstwo Finansów, czyli o tak zwanych budżetach świętych krów. I tutaj chciałbym powiedzieć, że ja czytając projekt tych budżetów byłem przyjemnie zaskoczony. Zwykle bywało tak, że te instytucje planowały budżety daleko wyższe od tego właściwie, czego wszyscy oczekiwaliśmy, że tam wzrost wydatków był dużo, dużo wyższy, aniżeli średnia budżetu w ogóle. A w tym roku jest akurat inaczej. Może nie dotyczy to wszystkich części budżetowych, ale w niektórych częściach budżetowych na przykład wydatki na rok 2013 są niższe niż wydatki, które te instytucje poniosą w roku 2012. I myślę tutaj na przykład o kancelariach. Tak jest w przypadku Kancelarii Prezydenta, tak jest w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, także w przypadku budżetu, który przedłożyła nam Najwyższa Izba Kontroli. I myślę, że to dobrze świadczy o instytucjach, które te budżety planują. Mamy trudny okres, więc jeśli jest możliwe ograniczanie budżetu, to jest to wskazane. Oczywiście wśród tych instytucji są również takie, które budżet zaplanowały dość wysoko, ale myślę, że warto się nad tym jeszcze pochylić, zastanowić. Niektóre z tych instytucji z pewnością mają argumenty. Na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, tam propozycje wzrostu budżetu są stosunkowo wysokie, ale tam też rosną zadania, które Rzecznik Praw Obywatelskich musi wykonać w roku 2013 i w latach kolejnych. W związku z tym sądzę, że w jakiejś mierze to jest uzasadnione. Myślę, że tam będziemy się mogli jeszcze w czasie prac nad tym budżetem głębiej pochylić i zastanowić. Również niektóre inne instytucje, Sąd Najwyższy o około 11% planuje wzrost budżetu na rok 2013, ale mówię, tam też są pewnie argumenty, które wskazują na to, że tak powinno być, ale generalnie warto się w przyszłości zastanowić, czy w przypadku tych instytucji również nie wprowadzić jakiegoś rodzaju reguły wydatkowej. Szanowni Państwo, uważam, że mamy nad czym pracować, że nie należy odrzucać budżetu w pierwszym czytaniu i jestem przekonany, że Wysoka Izba uchwali dobry budżet, taki na jaki nas stać na rok 2013. Dziękuję.